Witam wszystkich serdecznie do Dziełachu. Tutaj kolejny odcinek Kariery Barceloną. Zaczynamy kolejny sezon. I tak, zaczynamy od meczu na wyjeździe, znaczy u siebie z Villarrealu. Więc musimy stawić nie najsilniejszy skład jak na ten mecz. Dać pograć innym trochę zawodnikom. Co my tu mamy? Za rezerwy Busquets, Zieliński wejdzie za Xaviego, następnie Wolski by wszedł za Januzaja, Iniesta, Mascherano odpoczywają, Durm wejdzie za Revilla i jeszcze mamy Griezmann, jego koszta za Neymara by wszedł. I tutaj raczej wszyscy podstawowi, Messi, Royce. Jedynie Naldo by jeszcze mógł wejść za Ingo Martineza. I tym składem przystąpimy do pierwszego meczu. Ależ piękna bramka debiutancka Luisa Suareza. Prosto w okienko. Nie było tu spalonego. Ten przyjął, uderzył i nie do obrony. Nie wygrywamy skromnie, ale wygrywamy na początek sezonu 1-0 w bramce Luisa Suareza, drugim garniturem Barcelony. Także. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnają się Włodzimierz. Gramy dalej. Teraz tak. Wysyłamy jakiś skautów, albo mamy na razie poszukiwania. No, gramy teraz pierwszy mecz Super Puchar Hiszpanii z Real Madryt, także już będą emocje na maksa. Musi być skład najbardziej optymalny w tej chwili. Więc tak, Messi wejdzie oczywiście za Januzaja, Alba za Blinda, następnie Iniesta by musiał wejść za Lignatiego. Następnie kolejny tutaj Royce'a damy za Linetiego na ławkę. Nardo, Linety, Januzaj, Blind, wszystko rezerwy. Jeszcze Busquetsa ewentualnie. Za Oscara możemy dać. I to jest optymalny w tym momencie skład Barcelony. My informacje damy. Cztery, trzy, jeden, dwa. Mamy końcówkę meczu. Cały czas jest 0-0. Ale okazje były do Barcelony. Mamy teraz rzut rożny. Luis Suárez dośrodkowuje na główkę. Przejęli to piłkarze z Madrytu. Wybijają. Morata jest przy piłce. Morata, cały czas. Przejęcie. Podanie do Suareza.
Suarez szybko wypuścił, nie ma spalonego Messi. Sam na sam z Neuerem. Messi! Ma bramki. Co za okazja. Leo Messiego. Ależ nie wyszło. Zbyt mocno. Ta powinna być bramka. Niestety. Ale remisujemy na wyjeździe. I jak się ten mecz zakończył. Także rewanż dla Camp Nou będzie emocjonujący. Tutaj obrona Neuera. Pudło Suareza też bardzo dobra sytuacja była. Real sobie takiej sytuacji nie zrobił. Także jeśli chodzi o obronę, to mamy po dwóch meczach 0 bramek straconych. Także możemy teraz przystąpić chyba do rewanżu. Nie. Do meczu kolejnego w lidze. To jest oferta transferowa od jego koszta. Absolutnie. Odrzucamy taką sprawę. Oferta transferowa znowu, tym razem Real. Tego koszta chce kupić. Dobrze szedł, rozpoczął w Chelsea. A to ten zawodnik naprawdę zrobił postęp. Mecz z Bilbao u siebie. Zobaczymy, tutaj kilka zmian też zrobimy. Kto tu jeszcze nie grał? Mascherano nie grał jeszcze żadnego meczu. Durm grał, Laporte grał, Felipe Luis za Blinda, Griezmann za Suareza, bo Neymara na razie. Suarez nie chce, pochę pogra. Nico Costa też niech pogra. Zaja. Zajdzie. Royce niech odpoczywa. Naldo, Zieliński, Busquets. Jeszcze Zielińskiego za linię Thiago damy. To by było też w miarę optymalny skład. Jeszcze formację ustawimy. Kombinujemy tutaj za dużo. I możemy zagrać ten mecz u siebie. Co tu teraz było? Niemożliwe, że Atletico nie przegrało tego. Trzy razy mamy bramkę strzelić w tej sytuacji. Nic, mamy rzut rożny. Statkowanie. Troszkę złe. Nic z tego nie będzie. Ale strasznie znakomicie. Jego koszta uderzył głową. Ale znowu bramkarz wybronił to. I kolejny rzut rożny. Oj, przewrotką próbowałem tutaj strzelić, ale też nic nie wychodzi. I znowu fantastyczna sytuacja. Teren Suarez. Ale znowu bramkarz. Kurde mole. Ostatnia akcja w meczu. Ej, nie ma. Wybijają znowu piłkarze Atletik. Nie idzie tam nic strzelić, tam jest za dużo obrońców. Co tu zrobić? Suarez znowuż. Trzeba jakoś to rozmontować. Teraz może. Podej. Aj, nie do tyłu. Nie do tyłu. No i nic z tego. Do diabła, no. Holender. Tylko remis. Szkoda straty punktów w tym meczu, ale
Muslera dzisiaj bohaterem tego meczu. Wiele sytuacji wybronił. No i też obrońcy też stali na czele tego sukcesu, piłkarz Atletik. Tu mieli jedną taką sytuację. W sumie przez cały mecz to Barcelona tutaj miała przewagę. No, lecimy dalej. No, jeszcze został mecz rewanżowy Superpucharu. Biuro. Co my tu mamy? Rozmowę z zawodnikami. Wolski chce wynagrodzenie podwyższyć. Transfery, no. Mamy tutaj pieniądze na transfery. Także muszę się rozejrzeć, kogo tu kupić, bo bramkarza rezerwowego bym musiał kupić. Także w przyszłym odcinku spróbuję coś kupić. Muszę się rozejrzeć. Na pewno bym musiał poszukać Bravo. Szcile tego zawodnika. Ale na razie zagramy mecz Super Puchar Rewanż, który to będzie oczywiście bardzo trudnym spotkaniem. Co by tu wymienić? Messiego na pewno dać trzeba. Jordi Alba tak samo za Blinda. Może Royce'a damy na ławkę. Żeby coś było innego. I jeszcze Busquetsa tylko wyłącznie za Oscara. I wszystko gra. Tym razem formacja 4-3-2-1. Troszeczkę inaczej ustawiony atak. Jest bramka! Suarez! Wielki mecz tego zawodnika. Fantastycznie teraz uderzył. Zgubił krycie. Suarez uderzył. I Neuer bez szans. I mamy drugą bramkę dla Barcelony. 66 minuta. Xavi. I jest pole Alu. Fantastyczne tutaj podanie, spalonego nie było, ten przyjął i fantastycznie technicznym strzałem Neuer bez szans. I mamy super puchar, wygrywamy 2-0 z Realem u siebie. Tutaj pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i to z największym wrogiem, nie ma nic lepszego. Bohaterem Suarez. Także ten transfer był znaczący do odmiany gry Barcelony. Wielka feta na Camp Nou. Także sezon się rozpoczął. Lepiej niż mógł się rozpocząć. Nie był to taki silny Real jak w zeszłym sezonie. Także jest szansa, że w tym sezonie wygramy ligę. Trzeba zajść też daleko w Lidze Mistrzów. To jest taki priorytet. Trzeba być zawodnikiem spotkania. No akurat mamy chyba cały sierpień, tak? No akurat mamy, no. Musimy zawodnika załatwić. Kogo my tu mamy w ogóle? Skorupski, Foster, Kuciak. Jeszcze życzeń.
Trochę tych zawodników jest. Ale aż tyle kasy nie mam, bo muszę tego bramkarza przede wszystkim kupić. Brawo. Powinno mi znaleźć. Dodatkowy pomocnik, bramkarz. No, Claudio Bravo, to jest on. Chilijczyk. Aby taki drugi chyba nie będzie. My to możemy postawić. 2 miliony, nie 20 milionów, nie, ale 2 miliony euro. Zobaczymy. Jeden rok ważny kontrakt. Zobaczymy. Co się da kupić? Jeszcze jakich zawodników ja tutaj mam? Obrońców akurat chyba mam dużo. Obrońców mam dużo. Pomocników też. Także tutaj mam kompletny zespół. Możemy dalej grać. O, Catania nie chce mi go sprzedać, bo ma za mało oferty. Damy 6 milionów euro w takim razie. Kogo my tu zgłosić? Benisz jest kontuzjowany. I to wszystko. No, 6 milionów euro to już przyjęli ofertę, także chyba 5 milionów trzeba było dać, ale już tam niech ich będzie. Ten mecz będę symulował. To będzie cały miesiąc pierwszy rozgrywek ze mną. Wygrywamy tylko 1-2 bramki Suareza. Także Suarez na razie wszystko w porządku z nim. Ostatnie sile transferowe. Został przyjęty kontrakt. Mamy 27 milionów jeszcze na transfery. Lista życzeń. Skorupski nie, Foster, bramkarzy na razie nie. Dżagojew, 32 miliony za drogi, Kosecki nie, Hazard za drogi. Ten Iturbe. To jest dobry zawodnik, ale on by kosztował, też troszkę by kosztował. Benteke nie, Mulier też nie, Balotelli. O, jest Cuadrado. Może on prędzej jakiegoś pomocnika. Steiner. Tutaj jest James Rodriguez, a nie za drogi. Już kiedyś go tam kupowałem. Insignie, napastnik, Bale. Hamsik za drogi będzie. Miejsca Getze za drogi, Eriksen, ewentualnie ten Eriksen. Eriksen, ale ja mam rozgrywających. Tutaj prawy pomocnik, to by się przydał na skrzydło. Ewentualnie jeszcze jego mogę kupić.
13 milionów. Może się uda, tylko rok ważny kontrakt, także może się skuszył. O, Rafał Wolski. A sprzedamy go, i tak nie będzie grał za często. Tam może wraz z Sedat się tam troszeczkę bardziej przybije. No, przyjęli 13 milionów, także nie było najgorzej. Nie było najgorzej. Cuadrado będzie grał w Barcelonie. To jest dobry transfer. Kontraktu nie przyjął. Damy mu taką ofertę, że teraz się powinien zgodzić. To może jeszcze kogoś kupię. Zostało 5 godzin całe. A, do Sztegena mi co, kurde. Co jeszcze? No. Co tam jeszcze pisało? Kurde, nie no. Co to się robi do jasnej cholery? Faceta zaraz normalnie porzucę. Muszę znaleźć może alternatywę jakąś. Już to życzy. Dżagojew za drogi by był. Ten cały i turbę. Chyba nie za niego jeszcze. Możemy coś wymyśleć. Na razie 8 milionów. Jak nie, to i Turbe przyjdzie, a Cuadrado będzie sobie we Włoszech siedział. Nie chce się przenosić. Mamy napastników. No, także tutaj już nie ma kogo za bardzo brać. Jak to możliwe? Jakiś Pele w Milanie, co to za jeden? Środkowy pomocnik. Jeszcze Quintero ewentualnie by było, ale to jest to samy pieniądz, co. Co i Turby, także nie ma co. No, wreszcie przyjął kontrakt, kuźwa, chopie. No. 10% za bramki chce dostać. No, wynegocjował troszeczkę ze mną. Nie powiem. Uuu. 15 milionów euro. Ale mam pieniędzy. Mama by tyle, a w życiu. Nie mogę tak dać. Albo zrobimy takie coś. Jakiego zabudnika im damy? Eliniaciego? Ma 20 lat, by się rozwinął jeszcze. Co by to zrobić? Zielińskiego mogę dać, a Woliniackiego. No
Damy Zielińskiego. Ciekawe, czy się na to zgodzą? Chyba nie. Zobaczymy zaraz. Ostatnia godzina. Ach, Benfica by chciała kupić ode mnie bramkarza. No jeszcze co. Ach, to nie ma. Tylko Cuadrado doszedł. W sumie zrobiłem i tak dwa transfery. Nie ma najgorzej. No i przerwa na eliminację Mistrzostw Europy, gdzie mamy 12 punktów, które co Belgia i Turcja, 20 Niemcy, Szwajcarzy tylko 6, także oni się już nie liczą. Musimy ten mecz koniecznie wygrać. Gramy u siebie. Lewandowski ma 5 bramek, co ma z Millerem. Terminarz. Jaki my mamy teraz terminarz? Teraz gramy ze Szwajcarami. Turcy z Niemcami, także możemy tutaj liczyć na Niemców. Austria, Belgia, to ja chyba raczej Belgia to wygra, ale potem gramy z Turcją. Jakby Turcja te dwa mecze przegrała, no to już by się nie liczyła w dalszych eliminacjach. A Belgia potem z Niemcami gra, także jest szansa, że jak te dwa mecze wygramy, albo przynajmniej 4 punkty zdobyć w nich, to będziemy na drugim miejscu. Chyba już tu więcej meczów nie ma. No, to jest ten wrzesień 2014. Żeśmy zaczęli te mecze. Z Szwajcarami wygraliśmy 3-0. Potem z Austrią wygraliśmy i remis z Niemcami był. I tutaj się to źle zrobiło, bo z Niemcami znowuż remis, no ale z Turcją remis, no 0-0. I potem mamy mecz z Austrią wygrany i przegrany z tą Belgią, a prowadziłem tam 1-0 i ten mecz mi tu całą eliminację spieprzył. To było w marcu. Potem i teraz gramy dopiero we wrześniu, tak, także te dwa mecze. No, jak wygramy ze Szwajcarią, a Niemcy tutaj wygrają z Turcją, to już raczej Turcja się już nie będzie liczyła. No i Belgia, Austria, to czy Belgia to wygra, także będziemy chyba do końca z tą Belgią grali, a potem Niemcy grają z Belgią. No, 4 punkty trzeba mieć, jak najlepiej 6, ale 4 punkty chyba nam dadzą drugie miejsce, tak mi się wydaje. Jak się tu nic nie wydarzy, to będzie awans spory. Z drugiego miejsca. Także te dwa kluczowe mecze Mistrzostw Europy w przyszłym odcinku FIFA 14. Lepiej się to wszystko nie mogło zacząć, naprawdę. Fantastyczny sukces Barcelony z Realem. I w ogóle cały ten sezon zapowiada się świetnie. Jeśli teraz awansujemy do Mistrzostw Europy, także w czerwcu po Barcelonie do Mistrzostwa Europy, także to muszę dokończyć ten sezon obowiązkowo. Jeszcze przed FIFA 14, także będę cisnął ile się da. A za dzisiaj Wam dziękuję. Na razie, cześć.